Cześć, witajcie, to ja. Powinna sobie się powitanie. Ale nieważne. W każdym razie teraz nagrywam vloga z wakacji. Jestem u mojej kuzynki i zaraz jutro stąd będziemy jechać na Mazury. I ten film będzie, jak po prostu pakuję tam rzeczy, jakie co ja tam biorę. Następne filmy będą, jak jestem na Mazurach i tam coś się dzieje, także oglądajcie dalej. Cześć, witajcie. Jestem trochę już wykończona, powtarzam ten film trzeci raz, bo mój telefon nie współpracuje i nie chcę nagrywać dobrego materiału. Raz światło, raz jakość i nie idzie. Ale mam nadzieję, że ten będzie dobry, ten będę mogła wrzucić, także czekać trochę śpieszymy, bo jest trochę późno, powinniśmy już to wszystko mieć spakowane, zamknięte i na dole. Także, no co, pierwsze co mam w tej mojej walizce, to tu ubrałam bieliznę i strój kąpielowy, bo na Mazurach będziemy jezioro, w tym jeziorze będziemy się kąpać. I my też będziemy się opalać, także... Oprócz tych rzeczy mam tu jeszcze koszulki, spodnie i piżamę, bluzę, dwie bluzy mam, dwie koszule. I to jest na treściu. To będzie do walizki. Skończyłam na koszulach. A oprócz koszul mam jeszcze cappuccino, będziemy tam mieć wynajęty domek, w którym będę sobie mogła zrobić cappuccino i sobie będę sobie piła. Oprócz tego mam jeszcze notesik, co się zawsze przyda. Mam sklerozę, jak to moje przyjaciółki wiedzą. I po prostu przyda się to zapisać, albo sobie porysować, po co mam tu kredki, markery. Do tego wszystkiego mam jeszcze kosmetyczkę, w której mam takie rzeczy jak szczotkę do zębów, pasty, krem przeciw opalaniu, odżywkę do włosów, szampon. Otworzyłabym, żebym wam pokazała, ale po prostu nie idzie. Po prostu jest tu wszystko i ciężko jest cokolwiek sobie wyciągnąć. Także, no. Do tego wszystkiego jeszcze dodam buty, które mam na dole. Szczotkę do włosów, to będzie jutro po moim uczesaniu. I w sumie... To tylko te rzeczy dojdą. A przy tego, co będę miała tutaj w torbie, będę mieć jeszcze tonerkę, którą mam na sobie, w której będę mieć telefon, kartę kredytową, trochę pieniędzy, po prostu takie rzeczy, które powinna mieć przy sobie. I w sumie oprócz tych rzeczy więcej nie potrzebuję, to jest tylko 5 dni. To jest, że jeszcze się zastanawiam z plecakiem. Właśnie nie wiem, czy go brać. Wzięłabym go, ale jednocześnie mam też tej torbie torebkę, której zawsze zapominam, bo już trzeci raz nagrałam, już mówiłam. Zapominam zawsze nie powiedzieć. Mam ją tu. Teraz nie wiem, czy też brać plecak też tak na podróż podręcznik, czy go już nie brać. Ale co zobaczymy podczas podróży, tam wam powiem. Jeszcze jest jedna sprawa, bo ja nie wiem, czy to będzie internet, czy w ogóle dane komórkowe będę mieć. Także jeżeli najwyżej dzisiejszy film by wszedł, jutro by filmu już nie było z vloga, tak spodziewajcie go za 5 dni, bo po prostu za 5 dni wrzucę do domu, będę mieć internet, wtedy będę mogła go wrzucić. Także, no cóż, bez zbędnego przedłużania, bo tu już na trzecia poganiała. Na razie, cześć i pa!